Wyobraź sobie spokojnie mieszkać na najniebezpieczniejszym serwerze w Minecrafcie, na którym codziennie tysiące graczy bezlitośnie zabijają innych, tworzą zabójcze pułapki i grifują wszystko na swojej drodze. A pośród całego tego chaosu byłem ja, bez żadnych itemów i nie wiedzący jeszcze, że zaczynam właśnie najcięższą przygodę w swoim życiu. Witam was na Anarchii. I rozpoczynam swoją rozgrywkę tak jak każdy gracz Minecrafta. Bez żadnych itemów, zrespiony gdzieś na mapie. I będę musiał teraz bardzo uważać, bo jestem na naprawdę niebezpiecznym serwerze. Zobaczcie, wszystko jest zgrifowane i jesteśmy też dość blisko spawna, więc jest to niepokojące, bo możemy spotkać gracza i będę musiał zaczynać od nowa, jeśli zginę. I robimy mój pierwszy kill-off na tym serwerze. Wykopię trochę kobla, żeby ulepszyć te narzędzia, więc nie będę robił wszystkich drewnianych po prostu. Też stwierdziłem, że granie samemu na takim serwerze będzie trochę nudne i też ciężkie, dlatego później dołączy też do mnie mój dobry kolega i razem spróbujemy podbić ten serwer, który tak się składa, że jest moim serwerem, więc każdy z was może tutaj zagrać. IP to anarchia.gg. Dobra, mam wszystko, co mi jest potrzebne na start. Miecz mi w sumie nie jest potrzebny, zrobię bardziej łopatę. I teraz mam parę opcji. Na początku zabiję tego prosiaczka i muszę się zastanowić, co chcę robić. Czy chcę chodzić po tym świecie? I w sumie to nie wiem, na co liczyć, że znajdę, bo prędzej znajdę uzbrojonego gracza, który mnie zabije. Lub po prostu mogę się wkopać i farmić surowce. W trakcie odcinka będę starał się zdobyć wszystkie unikalne przedmioty na serwerze. Na przykład anarchiczny set, który jest jedyną netherite'ową zbroją do zdobycia. Posiada on enchanty Protection 5 i Unbreaking 5, a jego jedną część można stworzyć używając 40 serc, które zdobywamy po zabiciu innych graczy. Tu jest jakiś tunel, w którym nic nie ma. Proszę, jeśli coś będzie w tej Okej, nic w niej nie ma. Tu jest jakiś cave, ale tam nawet już pochodnie ktoś postawił, więc nie ma opcji, żebym znalazł tam jakiekolwiek surowce. Ale przy fakcie, że serwer ma już 4 miesiące i przy tym, że wielu graczy mogą tu już grać, wyjść z niego, już nigdy nie wracać, może znalazłbym jakąś bazę opuszczoną. Ale zanim jeszcze się wkopię, zbiorę jeszcze trochę drewna. Zebrałem wszystko w mojej okolicy malutkiej. No dobra, tam jest, ale... Nieważne. Tyle wystarczy. Ktoś się tędy wykopywał, ale dobra. Plan jest taki. Wkopię się na sam dół i zacznę tam rozkopywać teren, może znajdę jakieś surowce. A i też przy okazji napisałem mojemu kumplowi Jafikowi kordy, w których się teraz znajduję. Więc po prostu, gdy już wejdzie na serwer, to do mnie przybiegnie. Mógłbym go po prostu tepnąć do siebie, ale gdzie w tym zabawa? I też za łatwo by było. O! Okej, dobra. Ktoś tu był ewidentnie, więc na diamenty to się nie łudzę, ale jest żelazo. O, już wiem, o czym zapomniałem. Przecież ja nie przeżyję bez jedzenia tutaj. Dobra, nie, dzwonię do Afika. Halo, halo. Halo, Afik. Masz daleko? Powiedz, że nie masz daleko, proszę. No, w miarę blisko jestem. Dobra, a za ile będziesz, bo mam problem dosyć duży. Już się wkopuję, tylko żebym na ciebie nie wpadł. O, widzę twój nick. Gdzie jesteś? O, w końcu, Boże Święty, dobra. Proszę, powiedz mi, że masz jedzenie. Masz jedzenie? No mam. A ty sobie nie dobrałeś kita grać? Zapomniałem, że na serwerze można odebrać zestaw gracza, który daje nam żelazny kill-off i 16 mięska. Wkopmy się... Na jakim poziomie są diamenty? Nie wiem, w sensie czym niżej, tym więcej diamentów, nie? Słuchaj, wkopiemy się trochę niżej, zrobimy na samym dole bazę. Ej. Widzisz tamto? Tamto, coś czuję, że się nam przyda. Widzisz tam daleko? Taki jeden pypeć stoi? A, widzę. Taki naostrzony. To się później może przydać, już mam pewien pomysł w głowie. Musimy znaleźć najlepszy sposób, żeby zdobyć dobre itemy. Aktualnie przyjęliśmy taktykę szukania opuszczonych baz, w nadziei, że znajdziemy tam resztki lutu zostawionego przez graczy. Czyli to była kogoś baza? Ej, proszę, że... Nie ma nic. Jest lapis do enchantowania. Tu są może kolejne rzeczy. Bazę na naszą. Dobra, jest cokolwiek. Chodź. Gdzie ty jesteś? A dobra, znaczy, to nie jest dużo, ale to są początki przynajmniej. Zobacz, jest bania. O, to ja biorę banie. Jak tak pochodzimy, może jeszcze coś znajdziemy. A jeszcze jakiegoś stasza znajdziemy, ło. Czekaj. Coś masz? Znalazłem coś z obsydianu. Słuchajcie, lecimy jak burza po milion subskrypcji i bardzo wam za to dziękuję, ale możecie jeszcze bardziej przyspieszyć ten proces, jeśli teraz zasubskrybujecie kanał. Ponad 90% z was tego nie robi, więc jeśli każdy z was zrobiłby to w tym momencie, to mielibyśmy już ponad 2 miliony. Dodatkowo możecie wbić na mojego Instagrama, na którym już niedługo będę bardzo aktywny. Prawie ile tu rzeczy można znaleźć dosłownie chodząc. Nie, no szukaj, no mówię ci, znajdziemy i to najlepszy sposób. Nie znaleźliśmy już nic więcej, więc na razie chcieliśmy zrobić swój własny kącik. Dlatego wróciliśmy do pierwszej
bazy, którą znaleźliśmy i zastanawialiśmy się, jak to ugryźć. Chyba, że ewentualnie tą bazę przerobić. No, też mam właśnie taki pomysł, ale ona jest mega blisko spawna. Gdzie to jest spawn, jakby jesteśmy 4000 klatek prawie od spawna? No to jest blisko. Na twoją odpowiedzialność, tak? Robimy tutaj bazę. Okej. Więc przeróbmy ją, mamy tu... Czyli tu jest jedna woda. O, idealnie dwie wody, zrobimy nieskończone źródełko. Bez większych zastanowień postanowiliśmy zrobić tutaj naszą bazę. Z nakopanego żelaza zrobiłem moją pierwszą zbroję, a do tego wpadłem na kolejny pomysł zdobycia itemów, czyli farmienie surowców i sprzedawanie ich w sklepie serwerowym. A za zarobione pieniądze kupimy itemy od innych graczy, którzy wystawiają je na rynku. Najbardziej opłacalnymi przedmiotami do sprzedaży był redstone i pszenica. Dlatego zrobiliśmy małą farmę i poszliśmy kopać. O, i znalazłem... Kopiąc przez parę minut, udało mi się uzbierać pieniądze na kupno mojego pierwszego, lepszego kilofa. Ej, jest kilof 4.3 z fortuną 1 na rynku za $30. $30? No. To kupuj. Czekaj, biorę go, dobra. Mogę, dobra. Dobra, mam kilof, stary. Dobra. Oj, tym to się teraz kopie, dobra. Już jest progres, już progresujemy. Powoli osiągaliśmy coraz większe postępy, a przez następne paręnaście minut udało nam się zarobić na nasze pierwsze diamentowe sety. Wydawało się nam, że radzimy sobie naprawdę nieźle, ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy, już za moment mieliśmy stracić. Mamy dwie trzciny. One tak się nie opłaca ich sadzić. Tak samo jak siano, ja sobie je sprzedam zawsze parę centów. Zrób sobie chleb z niego. Przynajmniej kopię się. Uciekł. Odejdź. Odejdź. Ja mam refa, kupię tego. Odejdź. Uciekaj. Czemu on tak szybko kopie? On ma ten kilo, fafi! Dobra, ale gdzie ty jesteś? Ja w ogóle gdzieś odbiegłem, gdzie ty? Zginąłem. Nie gadaj. Jak on zapierdziela, kopie się do mnie. Przeżyjesz? Oh shit. Co jest? Goni mnie, nie proszę. Zginęliśmy. Straciliśmy nasz cały progres. Ale nie wyłączajcie jeszcze tego filmu, ponieważ jest to tak naprawdę początek tej historii, a gracz, który nas zabił, stał się jej głównym celem. Nie chodziło tu już o tylko zdobycie najlepszych itemów, czy dobrą zabawę, a o czystą zemstę. Wiedzieliśmy, że nasze drogi jeszcze się zajdą, więc do tego momentu musieliśmy być naprawdę dobrze przygotowani. Wiedzieliśmy, że zwykłe kopanie i farmienie surowców nie wystarczy, więc zmieniliśmy nasz tryb gry na zabijanie innych graczy. Więc razem z Afikiem teleportowaliśmy się w losowe miejsce na mapie i zaczęliśmy zbierać potrzebne itemy na stworzenie pierwszego trapa. Wszystkie drzewa są praktycznie na tej sawannie skopane, bo ich jest mało na sawannie. Boże, jakie to jest zgrifowane wszystko. Też jak mogliście zauważyć, gość, który nas zabił, nie dość, że miał anarchiczną zbroję, to mega szybko kopał bloki. To dlatego, że miał anarchiczny kill-off, który posiada enchant wydajność 10. Kill-off ten można stworzyć, używając aż 60 serc. Możemy je zdobyć, zabijając innych graczy, ale w naszym przypadku trwałoby to zbyt długo, dlatego musieliśmy znaleźć na to inny sposób. Tak czy inaczej, za pozostałe pieniądze znów kupiliśmy sobie diamentowe zbroje, i zaczęliśmy budowę naszego trapa. I robimy do góry. Całość była bardzo prosta w obsłudze. Pisaliśmy na czacie serwerowym wiadomości typu kto sojusz TPA, a graczy, którzy wysyłali nam prośby o teleportację, zrzucaliśmy na dripstone'a, który był na samym dole spadku. Ty chyba tepłem dwóch przez przypadek. Dobra. Czekaj, nie spuszczaj ich! Nie spuszczaj tego! Czekaj. Oj, zaraz, dobra, poleciał. Skinął chyba. Obydwóch walło, jest dwa skinęli! Ale oni nie mieli itemów aż takich, oni nie mieli. Kolejni się do mnie tepają, stary. To rzucaj ich, ja idę na dopo itemki szybko. Nie mam, jestem podczas walki. I powoli zaczęliśmy zdobywać nasze pierwsze serca. Jest tu pełno itemków, Zbieraj je, ja będę rzucał kolejnych. Tepłem 5 próśb! O kurna mać! Ale może się nie tepli się wszyscy. Na pitole, stary! Dobra, poleciali! Czy chyba? O kurna mać! Polecieli wszyscy!
Walną, powiedz, że walną. Walnęli wszyscy! Walnęli! Każdy z nich! Nie gadaj! Zbieraj itemy! Zbieram to wszystko, ile się da. Weź tam skrzynkę jakąś zrób, stary. Cały set 4-3. Dobra, kozak! Ustawiłem w tym miejscu home'a. Dzięki temu mogłem się tutaj bez problemu teleportować, gdy zajdę na dół. Dobra, stary, gdzie jesteś? Mogę wziąć klatę 4-3? No, a daj mi cokolwiek, bo ja nie mam... Masz tutaj takie rzeczy też. Klata 4, dobra, budki, nice, dobra, jest... Zarąbiście, stary! Szło nam naprawdę dobrze. Ubrałem się w nowe itemy i wróciłem na górę, by teleportować kolejne osoby. Tepnął kogoś chyba. Tepnął się. O nie, o nie, o, o nie! Uważaj, bije się z nim, bije się z nim. Spadnie na dół, ja spadłem na dół. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, mam low'a mega. Skoczy za mną. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Skoczył, dobra, widzę go. O, fuck! Ile masz serc? 8, znaczy 9. Rozpoczęliśmy z nim walkę, licząc, że jakimś cudem zdołamy go pokonać. On może mieć mnóstwo serc, stary. Ma repy! No właśnie. Ucieka przed nami, ucieka przed nami. Czekaj. Dobra, bij go, bij go, goń go, goń go, goń go. Nie, nie odpuszczamy, nie odpuszczamy. Dobra, dobra. Dostał. Zjem, zjem. Czekaj. Ja dosłownie 9 sercami jestem, a robimy go. Ja też mam mega low'a, dawaj. Ja. Daj, padaj, ziomek, no. Dawaj, dawaj, ma repy, dawaj, dawaj. Wiem. Ale żeby nie miał ich dużo. Bijąc się z nami, próbował skraftować łódkę, ale na szczęście udało mi się to przerwać. Dawaj go. Dobrze, że mam ten miecz z fajerką. Dobra. Nice. W tą stronę, nie do wody. Ja się healuję tylko mięskiem. Ja też mam jedną statnię, stary. Ja cię mogę rzucić w razie. Dobra, zaraz. Dostaję. Ciekawe, ile on ma repu. Kopuję się. Wlecisz w niego? Nie wiem, czy jest sens właśnie. Bigo. Ja dripstone'y zrzucam. Trafiam w niego? Nie, zabudował. Odkop go szybko. Powiedz mi, jak odkopiesz. Nie, on zabudował mocno. Ja mam słaby kill-off straszny. On mógł już sorać. Nie poddawaliśmy się i dobrze, bo udało nam się go znaleźć. Tak. Dawaj. Skocz na niego, uderz go, bo tepnie się. Szybko. Ej, to może być zły pomysł, bo ja zdechnę z nim. Pomóż. Zrzucam, stary. Mam nadzieję, że on zginie też. Ale nie wiem. Ja zginę. Nie ma szans. Pomogę ci. Pada łupania! Zabiłem! Nice! Dosłownie jemy. Ja miałem 9 serc, ja już padałem. Udało nam się jakimś cudem go zabić, ale była to zbyt ryzykowna akcja, bo od śmierci Afika dzieliły dosłownie sekundy. Tak czy inaczej, udało nam się, więc wróciliśmy na górę, by teleportować kolejne osoby. Chciałbym, żebyście zwrócili też szczególną uwagę do osób, jakie się do nas będą teleportowały. My niestety tego nie wyłapaliśmy, a szkoda, bo prawdopodobnie moglibyśmy uniknąć tego, co już niedługo miało się wydarzyć. Co jest, ile serc? No. A myślisz, że ustawił home'a sobie tu? Nie, raczej nie. Wiesz co, jest taka szansa, więc Mozer to wróci z całym setem netherite'owym. Czekaj. Dawaj. Już, dobra. Dawaj. Zej, leży! A drugi? Czekaj, nie rób, stój. Ale słyszałem tylko jeden piorun. Drugi przeżył prawdopodobnie. Chodź na dół, szybko. Jezu, dobrze, że wody nie zakoblował. Nie no, leży, itemy. Leży. Dobra, ale... Do tego seta 4-3? Nie miał, miał słabe itemy, ale... Coś jest nie tak. Kurde, bo ja hitłem tylko jednego. I nie dostałem serca. Ej, ktoś tu jest! Steve, ej, przy... Dwóch! Afik! Spawna klikam. Pomóż mi. Nie, jedna sekunda! Jedna sekunda! Zabiją cię? Nie wiem, ale... O, masz wszystko całe anarchiczne. Serio? O nie... Boże, tepli się. Afik, żyjesz? Oj, joj, Afik. Strzela do mnie. Afik! Anarchiczny typ cały. Afik, żyjesz? Nie! Ja uciekam, bo... Ja też... Jezu, czekaj. Ucieczka tygodnia! Dobra, logam. Lognąłem!
Gdy Afik wylogował się z serwera, mi również cudem udało się wymknąć tej ekipie netherite'owców. Było już też bardzo późno, więc Afik skończył na dzisiaj swoją grę i poszedł spać. Ja za to postanowiłem pograć jeszcze samemu przez parę godzin i w końcu wybudować naszą prawdziwą bazę, której już nikt nam nie zniszczy. Znalazłem więc idealne na to miejsce i wziąłem się do roboty. Okej, tyle powinno wystarczyć. Wkopię się tutaj i nikt raczej nie powinien tego znaleźć. Halo. Siema, wojowniku. Przeżyłem, żyję, tak. Jak wczoraj się wylogowałeś i już poszedłeś po prostu sobie, to ja spędziłem może chyba z 2 godzinki na zrobienie naszej bazy, w której będziemy mieszkać. Więc mamy tutaj takie wejście. Zapraszam. Idziemy sobie takim... Ale fajna stylowa. Tunelem. I tutaj mamy nasze główne pomieszczenie, które ozdobiłem jakkolwiek. Ale kozak, coś tu jest? Tu mam tylko, które materiały mi zostały po budowie. Rozumiem. I ważny moment tutaj. Nikt się nie skapnie przy takiej bazie, no bo jak tu są skrzynki, to po co miałby ktoś rozkopywać całą bazę? Jak wyjdziemy tutaj i zejdziemy sobie na dół, ukryte pomieszczenie. To mamy tutaj nasz vault, czyli skarbiec, w którym nic nie ma jeszcze, ale będziemy wypełniać go itemami, które zdobędziemy. A tutaj, jak przejdziemy dalej, dobra. Tutaj mamy nasze miejsce do obgadania planu, który podejmiemy dzisiejszego dnia. Jak wiesz, Afik, dzisiaj za mniej więcej godzinę na serwer spadnie zrzut zaopatrzenia. Zrzut spada w losowym miejscu na mapie i ma na sobie 15-minutowy timer, tak aby każdy miał szansę do niego przybiec. A w nim znajdują się najlepsze itemy, jakie można zdobyć na serwerze. Więc będzie to dla nas wielka szansa, aby zdobyć chociażby anarchiczny kill-off. Ale żeby mieć na nim jakiekolwiek szanse, musieliśmy znaleźć sojuszników. Będziemy pisać na czacie, kto sojusz TPA, tylko że nie będziemy ich zabijać, tylko faktycznie zrobimy sojusz z pierwszą osobą, która się tepnie. Okej. Zrzut miał spaść na serwer za równą godzinę, więc na razie zdecydowaliśmy się pochodzić po mapie i może zdobyć jeszcze jakieś lepsze itemy. Dobra, chodź. Tu jest ładny teren, tylko paczki zgryfowany. Idziesz? Tam jest Ej, chodź do tego lawakasta. Ale to jest teren zgryfowany, ja pierdzielę. No, ktoś się bawił nieźle. Wow. O, jeszcze większe. O, To jest jakieś tubitutyjczy, co? O, człowieku, co to jest za teren? To jest 7000 kratek od spawna, stary. Patrz tu. Kto to kopał? Patrz. Ale to jest... Tam Void jest? Czy ja po prostu nie widzę? Nie ma render distansu, ale zobacz, jakie to jest głębokie. I tepnijmy kogoś tu i go zknokamy po prostu tu na dół. Ustawiliśmy się równo nad dziurą i zdecydowaliśmy się tepnąć do niej jedną osobę. Tepłem. Dobra, czekaj. Odejdź do tyłu, Ty! O nie. Kurna. Ej, ale możemy... Dawaj go. Zjedz refa. Ja nie mam wody. Dobra, ale goni go. Ale on idzie do góry, to ja idę do góry też. O nie, klocki! Zepchałem go. Biję go, dawaj. Dobra, czekaj, idę już pomóc. Spada. O. Pomóż mi. Pomagam. Czekaj. Dawaj, muruję go. Bi. Jebi, no, sorry. Dobra, plus. Set mu padnie pierwszemu, raczej, jak nie ma zastępczego. O, spadłem na dół. Weź go sknokuj na dół. Dawaj go do tej dziury, gdzie jestem. Bigo. Czekaj. Walka była cięższa niż poprzednia, ale teraz przynajmniej mieliśmy refy i lepsze sety. Dobra, walgo. Ja tarczę. Dobra. Próbuję uciekać. Zabiliśmy, nice! Dobra, jest. Dobra. Ogólnie poszło nam bardzo sprawnie, ale nie było co zwlekać, więc od razu jak zebraliśmy itemy, wyszliśmy z dziury i kontynuowaliśmy naszą wyprawę. Tu są jakieś trapy, można wykorzystać. Tam są jakieś skrzynki na górze, może coś tam by było. To, że to wygląda jak... wojna, wiesz. Jeszcze ogień. Tu się pali, ale tu musiały walki być stare przeprowadzane w tych miejscach. Ale to już wszystko przeszłość i mamy tylko takie zgliszcza, które zostały po tym wszystkim. Tyle walk, tyle śmierci tutaj musiało być.
Teraz my sobie tutaj tak chodzimy, a wcześniej tutaj na tym dircie ktoś uciekał przed kimś. Walczył o życie, jakby przed tymi netherite'ami. Wchodził na samą górę i pewnie zginął. Wioska cała zgryfowana. Kto by się spodziewał. Gdy przechodziliśmy przez tą opuszczoną wioskę, zaczęliśmy obserwować bardzo dziwne rzeczy. Lol, jakby słyszałem jakby dwie osoby szły, a ja nie szedłem. Lol, słyszałem jakby jakiś item ktoś zbierał. Ktoś mi dał item, jest... Kill off jest pośpiech. Hmm? No patrz. To... Mi rzucił taki item. Przecież dropłeś to. No nie, ja nie nazywałem tego. No może z tego typa po prostu dropłeś. Ale nie no, po prostu ktoś z powietrza mi rzucił to z góry. No i kto miałby z powietrza nam rzucić item? Patrz. A, ale się, to boję się. Ja nie lubię takich rzeczy. Ty rzuciłeś tę fajerwerkę. No skąd miałbym wziąć fajerwerkę? No bo ja się akurat nie patrzyłem na ciebie jak ty fajerwerk. Jeszcze kill off nazwany jest pośpiech, no dlaczego... Ja też mam kill off 5-3-3. Nie wiem, dziwne. No słyszę, jakby ktoś chodził, przysięgam ci! Była to bardzo dziwna sytuacja i do tej pory nie jesteśmy do końca pewni, co tak właściwie się działo. Ale odpuściliśmy sobie ten temat, ponieważ w pewnym momencie zostaliśmy zaatakowani przez gracza, tak jakby wyleciał na nas znikąd. Jak nie będzie miał koksa, to będzie kozak. Dobra? Ej, tarcza OP, tarcza OP, tarcza OP. Dobra, zniszczył mi, ale mnie nie bił przez to, dawaj go. Spad. Tak jak tamten padnie, tak jak tamten, spokojnie, dawaj go. Musisz go hitnąć, dobrze. Nie ma sojuszu! Nie ma sojuszu! Co? On wie, że zginie. Dobrze, nice! Yes. Dobrze, dobra. pięknie, dobra. Nasz progres był coraz większy, a myśl, że kiedyś będziemy mogli zemścić się na naszym wielkim wrogu, tylko dodawała nam sił. Biegając dalej po mapie, rozdzieliliśmy się z Afikiem. Ja znalazłem idealnego, opuszczonego trapa, który przy małej renowacji mógłby się nam naprawdę przydać. Ale Afik niestety został zaatakowany przez gracza z całym anarchicznym ekwipunkiem. Podałem mu więc kordy, w których się teraz znajdowałem i modliłem się wręcz, by tylko udało mu się do mnie dobiec. No nie, ja nie ucieknę od niego, jak ja mu uciec? No, pokaż mu sojusz, napisz mu sojusz! Pokazywałem! I gdzie jesteś? Ja ci pomogę, gdzie jesteś? Ja jestem pod wodą gdzieś, koło trapa tego. To wróć tu do tego trapa, wróć tu do mnie. Jestem pod wieżą, jestem. Tu, to dawaj na nią. Tą wodą, dawaj wodą. Dobra, płynę. Myślałem, że on ma tridenta. No ma, w ręce widziałem. Płyń tu. Pływasz? Dwa serca. Ile masz serc? Ile masz serc? Jeszcze trochę, mam, dobra, bo refy mam. Czekaj, nie bij go. Może będzie... Dobra. Zobaczył nas dwóch, już się nie chce bić, poczekaj. Ej, nie będzie nas bił dzięki mnie, Afi. A mnie to chciało bić, kurna mać. On napisał mi, że nam coś da. No dobra, przyjmiemy. Tak, mnie zaczął bić, a teraz coś da. Jak fajnie, już rekompensata okay. Za to, że chciał cię zabić. Już prawie cię zabił, miałeś dwa serca, tak? Okej, dobra. O kurna, tepnął jeszcze kolegę. Robi się niebezpiecznie. On miał tam księgę. Widziałem, co tam miał. A co ci dał? Dostałem od niego mój pierwszy unikalny przedmiot na anarchii, czyli anarchiczną klatę. Ale jak sami widzieliście, w jego shulkerze było mnóstwo mega rzadkich przedmiotów. Więc chciałem mu to podstępem ukraść. Czekaj. Idź na spawna, wpisz komendę. I serca mi dał, dwa serca. Mi też, poczekaj. Czekaj, ja mam plan życia. Napisałem, że chcę zobaczyć, co ma w tym shulkerze. Zabrać mu. Tak, zabrać mu tego całego shulkera. Dostałem... Czekaj. O! Co? Anarchiczny łuk masz? Dostałem anarchiczny łuk, stary, tak po prostu od niego, cześć. Dobra, ej, wpisuję spawna, czekaj. Wpisuję spawna. Ja też. Depło mnie! Zabrałeś? Zabrałem mu z tego shulkera prawie wszystko. Udało mi się go okraść, ale musieliśmy teraz jeszcze bardziej uważać, ponieważ zdobyliśmy właśnie nowych wrogów, którzy na pewno będą chcieli się na nas zemścić. Pierwsze, anarchiczne spodnie. O, niesamowite to jest. Mam dwie anarchiczne klaty. O, to jedno mi dasz. Kolejny item. To jest najważniejsze. Anarchiczny łuk. Jest to łuk, który posiada takie enchanty jak chociażby Power 6 czy Punch 3. Jednym słowem, jest mocny. I no. Stary. Do tego. Zaklęta książka. I druga zaklęta książka. Są to księgi ze specjalnymi enchantami, które możecie nałożyć na wasz ekwipunek. Księga niepodpalenia, nałożona na hełm, da nam nieskończony efekt odporności na ogień. Księga pośpiechu, nałożona na kill off, da nam nieskończony efekt haste 2. Użyłem ją również na moim kill offie, dzięki temu mogę mega szybko kopać stona.
Drugą księgę sprzedaliśmy za to na rynku za aż 10 tysięcy. Dzięki tym pieniądzom kupiliśmy z rynku strzały do mojego łuku i pozostałe części anarchicznych setów. Oprócz hełmów, bo nam nie starczyło. W tym momencie byliśmy już idealnie przygotowani, by pójść na drop, który właśnie spadł na serwer. Mieliśmy tylko 15 minut, by do niego dotrzeć, więc musieliśmy się bardzo śpieszyć. Dobrze, 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 dawaj drifting! Kurna mać. No co ty robisz? Nie mamy czasu. Czekaj. Trident ma, widziałeś? Gracz był. Widziałem, on chyba też na zrzut leci. Dobra, 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 trudno. Musimy, robimy tą akcję z sojusznikiem. Ryzykujemy, że ktoś podejmie z nami sojusz, dawaj. Zaczęliśmy pisać na czacie, kto sojusz TPA, ale tym razem naprawdę chcieliśmy podjąć sojusz z osobą, która się do nas tepnie. Postawiliśmy więc tabliczkę z wiadomością i liczyliśmy na szczęście. A Fik tepnął do nas pierwszą osobę i udało się. Mieliśmy pierwszego sojusznika. Masz... O, chętny, chętny. Masz łódkę jeszcze jedną? Masz łódkę jeszcze jedną? Ale mogę skraftować. To szybko, dobra, szybko, 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 dawaj, 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 dawaj. O, o. O, o, biją nas, biją. Ej, czekaj, czekaj, sojusz, sojusz, sojusz. Zróbmy z nim też sojusz, chodź z nim tu, chodź z nim tu, chodź z nim tu, chodź z nim tu, chodź z nim tu. Szybko, 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 panowie, panowie, panowie. Panowie, tu, tu, tu. Tu, czytaj, czytaj, Pirosław, 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 czytaj. Przypadkiem udało nam się nawiązać również sojusz z graczem, który nas zaatakował. Chodźcie, szybko, dawaj, bierz ich, mamy dwóch, dobrze. Dawaj do łódki, szybko, Afik, dwie minuty. Dobra, on ma trident, on zdąży na drop, chodź. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, lecimy, lecimy, minuta, minuta. Biją się tu, dawaj na drop, nie, nie przestawaj. Dobra, dobra, oni niech się biją, my lecimy na dropa. Tak, 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 plan się udał. Gdzie ten drop, stary? Ej, stary, zdążymy? Zdążymy, zdążymy, bez problemu. Będzie tak na styk, że to szok. Tędy. Na ludzi, na ludzi. Gdzie ten? Nie gadaj, że to jest u góry. O, fuck! O, fuck! To jest u góry! Jak my tam wejdziemy? Kurna, ja nie wiem. Dobra, próbuj, 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 próbuj. Dawaj na górę, dawaj na górę, dawaj na te 45 sekund. Stary, tyle ludzi. O, fuck, ty, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Zostaw, sojusz, sojusz, sojusz. Dobra, Afik, ja idę po drop, wy się bijcie. Dobra, dobra, spokój, spokój, spokój. Gdzie jest ta skrzynka? O, tu nie można niszczyć, dobra. Jest Niko, 15 sekund. Po prostu lecimy i otwieramy i bierzemy stary, co popadnie do ekwipunku. Rozumiesz? Dawaj, teraz, teraz, do góry. Nie, nie widzę nic. Wziąłeś coś? Nie, nie, o, nic. Wzięli wszystko? Chyba tak. Dobra, wal ich może. To już zabijemy, dawaj. O, fuck, stary, nic nie widać, mają te miecze najlepsze. A to, to on, dobra, Pirosław bije, bije Steve'a. Mają potki, o, stary. Ej, szybki Krzysiu! Co? Gdzie masz szybkiego Krzysia? Ej, on tu jest ten ziomek, co chyba do nas ten, nam spiwało bazę. Ej, bez skitu, szybki Krzyk tu jest! Bigo, bigo, bigo. Dobra, bijemy szybkiego Krzysia. Ej, jeden bani nie ma, jeden bani nie ma, jeden bani nie ma. Bij tego bez bani. Może sojusz z nami zrobią, nie będą mnie bić. Założył banie, fuck. Ja nic nie widzę dosłownie, no, ogień mam. Fokusują się na mnie, fokusują się na mnie. Problem jest, problem jest. Ej, uciekaj, Afik. I udało mi się wymknąć się im. Uciekniesz im? No mogę spróbować, a to z szybkim Krzysiem nie bijemy go? Jest, widzisz ile ludzi, wrócimy jeszcze, stary. To jest nie ostatni raz, jak go spotkamy. Ale dobra, kurde, chciałbym go zabić, chciałbym go zabić. Jestem przy granicy borderu, przyjdziesz do mnie? Czekaj, ja gdzieś uciekam łódką, on goni mnie, no. Kto cię goni, kto cię goni? Gonią cię goni? Jakiś jeden netherite, jeden diax. Dwóch, nie, więcej ich jest, kurna ma. Serio? Uciekniesz im czy nie? Postaram się, ewentualnie gdzieś się wkopać pod wodą, czekaj. Żyjesz? O mój Boże! Żyjesz? Jaka ucieczka! Ucieczka! Dobra, ja też chyba jestem bezpieczny. Nie ma nikogo przy mnie już. Na szczęście Afikowi udało się uciec i wrócić na serwerowego spawna. Uciekłem! Nice, dobra. Dobra, ja też, ja jestem bezpieczny tu. Ale kurde... A tu była zajebista ucieczka. Dawaj się, tepaj się do mnie, może znajdziemy tutaj jeszcze. Jestem daleko już od nich, więc... Bije mnie ktoś! Akurat jak się tepłem. Bije mnie! Krzychu mnie! Szybki Krzyś mnie boi! Jaka była na to szansa? Nasz wróg, który nas zabił, był razem ze mną w jednym lesie. To była niesamowita okazja, żeby go zabić. No, ale trudno będzie. No właśnie wiem. Dobra, biję się z nim, biję się z nim, biję się z nim. Tylko coś czuję, że ma lepsze itemy. Strefuję go jakkolwiek. Dobra, ty. Daję radę! Nie możemy hitnąć tak za bardzo. Dobra, czekaj. O, o. Dobra, jem refa. O, fuck! Goni mnie. Dobra, dostał kolejnego. Ej, a może spróbuj na te kordy przyjść. 10 tysięcy na 1600. Bijemy. Dobra, czekaj. Ma trident jeszcze, Boże. Może mu padłaby
kurde, mi prędzej. Ale może on jest obity, bo się bił z nimi wszystkimi. Może mu padnie set. Spróbuję się z nim pobić. Gdy biłem się z Krzysiem, Afik wpadł na pomysł, bym uciekł mu na tyle, by minął mi czas podczas walki i tepnąłbym Afika do siebie. O fuck, on w wodzie, nie ma szans, żebym mu stary uciekł w wodzie. Nie, stój, stój. Dobra, dobra. Ej, mam antyloga przez 15 sekund jeszcze. Nie wiem, czy wpiszę w ogóle TP accept tobie, bo jak ja go hitnę, to go odrzucę. 6 sekund, 6 sekund logoutu. O stary, tepaj się. Wysłałem, wysłałem. Nie wiem, czy dam radę. Gwiazdkę użyj prosto, tepa to gwiazdka. Nie! Idealnie! Jeszcze wpadłem do jakiejś dziury. Dobra, czekaj, czekaj. Ja mu ucieknę tunelami, Czekaj, 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 czekaj. Tepaj się jak coś, tepaj się jak coś. Dobra, dobra, 15 sekund. Dało mi się uciec i tepłem Afika do siebie. Przyszedł czas na zabawę. Tepłem cię. Jest. Dobra, dobra, czekaj. Tepaj, jesteś? Tu jest. Jest rękwa. Jest, dawaj go. Wpadłem. O fuck, dobra. Wiem, o Boże. Wykop mnie, bania mi pada. Zakładam kolejną, dobra. Jest źle, rozkop to, że nie mamy szans. Rozkopałem. Bigo. Bijemy go, dawaj. On ma torcy, nie daj się mu. Jak coś, to ja go przyjmuję i uciekasz. Ja zamurowałem w razie czego, gdyby chciał uciec. Była to idealna sytuacja. Byliśmy zamurowani razem z nim pod ziemią. Wiedzieliśmy, że musimy go zabić teraz albo nigdy. Bo taka szansa mogła się już nie powtórzyć. O, nie, stój. Ma dziesiątkę. Ucieka. Kurde, ten hejst nie działa tak, jak ma działać. Jestem przy nim. Była to bardzo ciasna walka. Często biliśmy siebie nawzajem, a nie jego. Największym problemem było to, że posiadał najlepszy kill-off na serwerze, którego nie udało nam się do tej pory zdobyć. W pewnym momencie udało mu się dokopać do dziury, którą tu weszliśmy, i zaczął uciekać tridentem. Czekaj, o nie, tridentem ucieka. Woda? Szybko, zanim. On to się woda wzięła. On na górze poszedł? Na samą górę tridentem. Widzisz go? Jest na górze. Ma już stary set mu padnie. Ej, kolejny jakiś. O. O, w dupę! Są koledzy. Uciekaj! Nie dość, że nam uciekł, to tepnął do siebie swoich sojuszników, którzy zaczęli mnie gonić. Stary, logłem. Nie miałem innego wyboru jak wylogowanie się. Zważając na to, że prawdopodobnie byli tak samo wystakowani jak Krzysiu, walka z nimi nie miałaby żadnego sensu. Żeby mieć pewność, że gdy się zaloguję, nie będę miał trapa, zrobiliśmy sobie przerwę na parę godzin. W tym czasie dostałem też wiadomość na Discordzie od tajemniczego gracza. Wysłał mi screena mojej walki z Krzysiem i zaoferował mi pomoc w przyszłym zabiciu go. Umówiliśmy się z nim na spotkanie za parę godzin, więc na razie znów, po raz setny już w tym odcinku, wyruszyliśmy w głąb mapy na poszukiwanie graczy, których mogliśmy zabić, bo co innego mieliśmy do roboty. Ale taki teren jest sklipowany, ładny. Ładnie tu wygląda, no. Ja po prostu nikomu się nie chciało wejść tutaj. Nad naszą bazą też jest podobny teren do tego, bo takiego właśnie szukałem, żeby... Bo nasza baza jest zrobiona właśnie pod górą, nie? Za niedługo też przyjdzie tamten, co napisał do mnie na Discordzie, więc się z nim spotkamy. A gdy szliśmy po tej górze, nagle zauważyłem trzy niki pod ziemią. Ej, stój, nie shiftuj. Widzisz to? Widzę. Trzech ziomków. Masz te dwa koksy? Mam jednego zużyłem. No to najwyżej stary uciekniemy. Musimy zrobić jakiś tunel taki dobry i... Ale jest ich trzech, nas jest dwóch. Ale nie wiemy co mają. I są nisko dosyć. Ej, stój. Chodź tu do mnie. Cio. Nie wiedzieliśmy jakie mają itemy, dlatego chcieliśmy podejść do nich jak najbliżej się da. A to oznaczało, że nie mogli nas usłyszeć. Czekaj. Kurde, usłyszą mnie. No chyba, że zrobię tak, patrz. Dobra. Najwyżej, stary, uciekamy tą samą drogą, jak będą netherite'owi cali, okej? Dobra, czekaj, chcemy tak bezpiecznie zejść, nie? Czekaj. Tak, żeby można było uciekać w razie czego, dawaj, tędy, tak żeby nas jeszcze nie zauważyli. Luknę, dobra, dawaj, tu możesz bezpiecznie. Czekaj, idziesz? Okej, dobra, stój, czekaj. Ty masz hejsa, to możesz szybko się przekopać. Tak, dobra, to słuchaj, masz wodę? Mam. Robimy tak, ja się wkupuję na ryj. I jak będę krzyczeć, to znaczy, że możesz rozlać wodę i uciekamy do góry, dobra? Dobra. Hitam wszystkich, żeby nikt się nie lognął, ale... Dobra. Mówię ci, dra się, to wylewasz wodę od razu, dobra? Dobra, dawaj. 3, 2, 1. O, czekaj. Chodź, czekaj. Hitłem. Wbijaj. Zabiłem! Jeden był bez seta! Zjadł koksa! O, ma anarchiczny miecz! Dobra, bij go! Ja biję tego! Mam go! Tepa perłą! Jo, on ma trident!
Biję, biję, biję go. Dawaj, dawaj, dawaj. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bij się, ja bij jednego się, też biję. O, ma... I ona banie przydałaby nam się. Dobra, bij go, bij go, bij go. Wszystko, co nam potrzebne jest, wszystko, co nam potrzebne jest, ma. Jak tego zabiję, to już ci pomagam, bo on ma seta gorszego. Ma kill-off anarchiczny. Dobra, bij go, bij go, bij go, ma kill-off. No. Zabiłem, dobra, jesteś? Chodź do mnie, pomóż mi, pomóż mi. Idę, 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 idę. Próbuję uciekać. Zabiliśmy dwóch, teraz przyszedł czas na ostatniego, najbardziej wystakowanego. O, zaraz jak. Bij go, bij go. Jestem w nim? On dawno nic nie jadł, on musi mieć parę HP, nie wiem ile ma. Dawaj go. Był w wielkiej panice, próbował uciekać dosłownie w każdy możliwy sposób, a my nie mogliśmy na to pozwolić, bo zabijając go zdobylibyśmy ostatnią część anarchicznego seta i oczywiście anarchiczny kilo, w którym kopał. O nie, gdzie on jest? Niżej, 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 mam go! Dawaj, dawaj, klep go, ja mam serefa. Lepiego. I tak przez kolejne dwie minuty ganialiśmy się po tunelach, które przed sobą kopał. Ale myślę, że już w tym momencie wiedział, że jego śmierć jest nieunikniona. Aż w końcu trafiłem z nim do jednej kratki. Nie ma szans. Dobra, on tylko je, nie bij, nie bij, już go nie bij, już go nie. Można powiedzieć, że historia powoli zataczała koło. Z osób bez niczego, którzy zginęli z rąk wystakowanego gracza, stawaliśmy się właśnie nimi. Najmocniejszymi graczami na serwerze. Je leży! Ile damów! Ej, nie gadaj, że ten killów mamy, nie gadaj, nie gadaj. Anarchiczny miecz mam. Killów? 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 Nie mam killów anarchiczny. Nie gadaj, nie gadaj. I on jeszcze z hejstem jest. Trident, trident stary. Zbieraj wszystko, szalkery, szalker szele. Mamy wszystko? No, anarchiczny już jestem, tylko że ta bania jest na zużyciu, musimy... Jak ją naprawimy teraz? Mendingiem można ją naprawić. Wróciliśmy więc do naszej bazy i odłożyliśmy resztę itemów do naszego skarbca. A Afik dał mi anarchiczny killów, który dropnął z tamtego gracza. Dobra, Sagi, proszę bardzo. Nie gadaj. Yo. Ej, tak już mam łuk, mam miecz. Cały dobra. Ci się bardziej przyda. Trzymaj. Wymieniamy się. Dobra, pozostała mi bania i miecz. Zabijemy jeszcze, będziemy musieli zabić jeszcze jedną osobę taką. Przyszła też pora na naprawianie naszych setów, a do tego potrzebowaliśmy mendingu. Afik stwierdził, że najlepiej będzie zrobić villagera, który będzie go tradeował. Ja stwierdziłem, że wykorzystam kill-off, który zdobyliśmy i poszedłem kopać surowce, które później sprzedawałem na rynku. Za zarobione pieniądze kupiłem 7 książek z mendingiem, a to wszystko w czasie, w którym Afik nie zdołał nawet zrobić villagera, który chciałby nam sprzedać mending. Co? Aha. No, więc nie udało ci się koło kiełznać. Cały set w mendingu, no oczywiście tylko bani mi brakuje. No i idealnie. Idealnie padło. Gdy naprawiliśmy sety, przeszliśmy się jeszcze raz po mapie i zabiliśmy jeszcze dwóch graczy. Ale muszę przyznać, byliśmy chciwi na te zabójstwa. I troszkę się to na nas odbiło. Czekaj, kurczak. Ty, jakie kurczak, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Stevie. O. Kurna, strzelają w ciebie. No nie we mnie, tylko w niego strzelali, dawaj. Kurna, ile tu Steve'ów, pomagam. Biją mnie, ile biją mnie. Anarchiczny miecz, anarchiczny miecz ma, bije go. O, oj, dla mnie będzie, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj tego, dawaj tego, ten jest o wiele lepszy. On ma totem mu musi paść najpierw. Dawaj, fokusujemy się na tym, set mu padnie. On ma tornsy też, kurde, żeby mi set nie padł pierwszemu. Bez kitu mi też. A ile masz użyć? Mało właśnie, strasznie mało. No to... W razie czego mam na zmianę. To lepiej, żeby nie padł, no mending jest na nim. Próbujemy, żeby mu set padł i totem mu popnę. Dawaj, dawaj, nie daj się bić za bardzo. Też ma trident. Ej nie, to on będzie uciekać, stary, nam. Oj, jak bardzo się myliłem, że to on nam będzie uciekać. Dobra. Kurde, ale ten miecz bym potrzebował. Bym już był cały anarchiczny. Nie mam, stary, strzał, ale by się przydały teraz. Módlmy się, że im sety padną pierwsze, albo że na przykład nie mają unbreakingu na nich. Stary, buty mi zaraz padną, a ja nie mam na zmianę butów. Lipa, lipa, lipa właśnie. O kurde, padły mi buty. Nie gadaj, załóż, załóż. O shit, nie zauważyłem. No, mi też zaraz padną. Padły mi, ja wale, buty anarchiczne. Nie, bania! Dobra, ty, to buty jeszcze mam żywe. Dobra, ja uciekam, stary. Uciekamy, uciekamy, bo jak dostanę dwa hity, to buty mi padają. O nie, dogonili mnie. Uciekaj, uciekaj, ja też uciekam, też uciekam. Stary, musimy to naprawić, zanim pójdziemy dalej się bić. Idę na bazę. Że mnie dwaj biją, no. Ale ja muszę naprawić najpierw seta, albo wezmę zapasowego. Weź, tepniesz mnie jakoś, czy nie? Ja koksa zjadłem. O, stary, uciekaj. Musisz uciec, musisz uciec, musisz uciec. Próbuję uciekać. Oni mają anarchicznych killów, czaisz? Afik pomimo walki niestety nie zdołał im uciec. I była to już jego druga śmierć na tym serwerze. Nie dało rady uciec. Mieli tridenta, anarchiczny killów, a ja miałem sam jak cały set. Dobra, trudno, odrobimy się.
Odrobimy się, stary. Afiku zbroił się w itemy, które mieliśmy w skarbcu i idealnie wybiła godzina, kiedy mieliśmy się spotkać z tajemniczym graczem. Więc zdecydowaliśmy zaryzykować i tepnąć go do naszej bazy. Dobra, zaakceptowałem. Afik, stój spokojnie. Don't kill me, don't kill me, please. Nie będziesz nas bił, tak? I am friendly player, please. Dobra, Nazi, słuchaj. Nie mamy za dużo do stracenia, dlatego ci zaufamy, bo chcemy zemścić się na pewnym graczu. Co nie, Afik? Tak. Dlatego jesteś chętny nam pomóc na 100%? Oczywiście. Dobra, no i super. Zapraszam. Tak, zapraszam. Zaprezentujemy ci. To jest nasza baza. Tutaj mamy nasz główny hall, a tu... No. Pokój, obrad. Ty możesz zająć swoje honorowe miejsce tutaj po lewej. Jasno. Tam. Okay. Tam, no. Więc chłopaki, sprawa wygląda tak. Musimy zemścić się na Właśnie, dlaczego ty w ogóle chcesz zabić Krzysia? No dlatego, że raz jak z nim gadałem, po prostu mówił, że ma gracza i jak się na niego tepnąłem, zabił mnie w trapie. Nasza historia na serwerze powoli dobiegała końca. Do pełnej satysfakcji z naszych osiągnięć brakowało nam ostatniego elementu układanki. Zemsty. A Naxi miał w tym nam pomóc. W tym momencie powiedzenie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem jest bardzo trafne. Krzysiek będzie był przewalone. Panowie, plan jest prosty. Musimy zbudować trapa, w którym Krzyś musi paść. Musimy mieć to na uwadze, że ma totem, więc musimy zrobić tak, najpierw wypadł mu totem i później musi od razu znowu dostać dużo damage'a, żeby go od razu zabić. I do tego całego trapa jakoś będziemy musieli go zwabić, ale na razie skupmy się na rzeczy numer jeden, czyli na stworzeniu trapa. No i trap został skończony. Ale jak w ogóle chcieliśmy zrobić, żeby Krzysiek tam wylądował? Otóż jest to bardzo proste. Napisałem do niego na Discordzie koordynaty, na których się znajdowałem, pod pretekstem walki 1 na 1. I po prostu liczyłem, że jak dobra rybka wstawię, połknie haczyk. A ja jedyne, co będę musiał zrobić, to poudawać, że mu uciekam, a na końcu wrzucić go do trapa. Ole, on nawet nie poczekał! Myślałem, że chociaż staniemy, Krzysiu, spojrzymy się na siebie. O Boże, ale jego miecz bije. Ej, ma... oślepienie ma. O, dobra. W 1v1 nie miałbym szans, totalnie. Przyleciał i cała akcja się rozpoczęła. Teraz tylko musiałem poczekać, aż padnie mi mój hełm, by jeszcze bardziej się na mnie napalił, a wtedy zacznę uciekać już w miejsce trapa. Niech myśli, że to jest jak najbardziej realna walka, ale mi te serca spadają szybko. Dobra, ty nawet... Nawet go... Postrefowałem. O, fuck. No oczywiście nie mogło się obyć bez drobnych komplikacji. Dobra, do góry. Szybko. Chłopaki, jest lipa. Wpadłem w dziurę. Spokojnie. Dobra, wychodzę na górę. O Boże. Dobra, wyszedłem. Ja pierdziele, dobra. Wyłaź, Krzysiek. Dobra. Dawaj dalej, Krzysiek. Ile mam? O, bania mi zaraz padnie, dobrze. Nie, ale też je, dobra, nie jest źle. Podoram troszeczkę. I bania na parę hitów. Padła mi, dobra. Perła. Perły rzuca. Dawaj, jedna tu. Jem koksa. Elytrema. Dobra. Panowie, blisko trapa jestem. Tu ta akcja, to teraz będzie. Jesteście? Dawaj. Dobra. Idzie za mną. Idzie. Wpad. Lecę na dół. Bij go. Próbowałem. Strzelaj z łuku. Nice. Dobra, spokój. Nie, jakby rozkopywał, to musicie... Bugowałem. Próbuję lecieć. Bij go. Cały czas. Ja go podkopię go. Bij go. Podkopałem go. Dobra. Nice. Bij go, do końca. Bania, padło coś. Idę z nim do kratki. Dobra, dawaj. Padło coś mu znów chyba. Pada! Potem! Jest! Dobra! Zabity! Minął!
Ej, w końcu... Elytra... Ile elytra chodzi na... Trójząb? Anarchiczny trójząb. Łuk... O człowieku. Jak się okazało, Krzysiek miał przy sobie łuk Kupidyna, czyli najrzadszy przedmiot na serwerze. Ma on specjalną umiejętność oślepiania graczy po trafieniu, a zdobyć go można było tylko podczas walentynek. Oprócz tego udało nam się w końcu zebrać wszystkie unikalne przedmioty na anarchii. I tak naprawdę pozostała nam już tylko jedna rzecz, którą musimy zrobić, zanim zakończymy swoją grę. Fuxindo, słuchaj, mogę cię spytać, ile grasz na anarchii? Bo tak... 25 minut, tak dokładnie. Świetnie, świetnie, dopiero zacząłeś. Słuchaj. Zostałeś wybrany. Przez to, że się na mnie spojrzałeś, zostałeś wybrany? Do czego? Słuchaj, po prostu się do mnie tepnij. To jest twoja nowa baza, a to są twoje nowe itemy. Nie. O kurde. Tutaj niestety nie udało nam się zebrać zbyt dużo, więc mamy nadzieję, że nam wybaczysz, ale nie. Tutaj... Ja już jestem. Tutaj jeszcze mamy to. Dla ciebie? O kurde. Rozgryź się w swojej nowej bazie i do tego możesz nas jeszcze zabić, żeby zakończyć, zwieńczyć naszą przygodę na anarchii. Dobra. Miłej gry. I teraz mnie. Dziękuję. Trzymaj się. O kurde. Dzięki.